A teraz węgiel i przygotowania do zimy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że chce, by państwowe spółki także ponosiły koszty rosnących cen surowców, co odciąży obywateli. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że cały czas toczą się prace nad tym, by ściągnąć do kraju na tyle dużo węgla, aby w każdym polskim domu było ciepło na zimę. I choć polskie porty radzą sobie z tym zadaniem dobrze, to jak wyjaśnił szef rządu, potrzebna jest również pomoc z zewnątrz. Korzystamy z portów na Łotwie, portów Ara, czyli Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia również droga kolejowa jest dla nas interesująca i ją także wykorzystujemy. Premier deklaruje, że wszystko jest na dobrej drodze, by odpowiedzieć na potrzeby Polaków. Wcześniej szef rządu zobowiązał spółki państwowe, by dodatkowo zakupiły 4,5 miliona ton węgla, który miał dotrzeć do kraju do końca października. Wywiązać miały się z tego węglokoks i PG paliwa. Teraz przedłużyłem ją do końca sezonu grzewczego węgla ściągać nawet na zapas. Szef rządu tłumaczył, że w planach są kolejne rozwiązania, które które mają zadbać o portfele obywateli w obliczu rosnących cen surowców. Chcemy, żeby i one, żeby spółki energetyczne, także poniosły koszt tego, tej wielkiej zmiany na rynku surowcowym. Już wcześniej rząd przeforsował dopłaty do węgla, pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, z których skorzystać mają na przykład właściciele pieców na Pelet.